Szanowni Państwo, przed chwilą zakończyło się kolejne w tej kadencji posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych. Posiedzenie, na którym komisja opiniowała osoby przedstawione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako kandydaci na szefów polskich placówek zagranicznych. Dlaczego mówię szefów polskich placówek, a nie ambasadorów? Bo niestety nieustający kryzys polskiej dyplomacji nadal trwa. Mamy do czynienia z sytuacją, w której Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Premiera prowadzi wojnę z Urzędem Prezydenta. Prezydenta, który zgodnie z polską konstytucją nominuje przedstawicieli Polski za granicą, czyli nominuje ambasadorów. Cały czas na komisji pojawiają się osoby, które są de facto oszukiwane przez rządzących, nie mają szans na zostanie ambasadorami, bo nie ma uzgodnień z prezydentem, nie ma wstępnej zgody prezydenta na przedstawiane komisji kandydatury, co było standardem przez ostatnie 30 lat. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której polskie placówki obsadzane są przez dyplomatów niższych rangą, co prowadzi do obniżenia rangi relacji międzynarodowych Polski z innymi państwami. A najlepszym przykładem tego absurdu, z jakim mamy dzisiaj do czynienia, jest fakt, że trwa właśnie narada. Coroczna narada w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zwana Naradą Ambasadorów. Ale nie w tym roku, Szanowni Państwo. W tym roku Narada Ambasadorów została nazwana Naradą Kierowników Placówek. To pokazuje poziom absurdu, jaki osiągnęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Równocześnie na tę naradę nie zaprasza się ambasadorów, których powołano zgodnie z prawem, ale których po prostu nie lubi Radosław Sikorski lub jego polityczni koledzy. Wolą wysyłać swoich kumpli i znajomych, którzy mają obejmować stanowiska w ambasadach. Szanowni Państwo, doprowadzono do sytuacji, w której polska dyplomacja jest w rozsypce, w której Polska nie ma ambasadorów i minister spraw zagranicznych nie jest nawet w stanie zorganizować narady ambasadorów. A kogo nam jako komisji się przedstawia jako kandydatów? O tym powiedzą szerzej moja koleżanka i koledzy. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dzisiaj w Sejmie dzień szczególny, dzień, w którym obchodzimy rocznicę powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego i w tym momencie wznosimy się na pewne Himalaje hipokryzji. Oto okazuje się, że mówiąc tu pięknie o wolności i niepodległości, w dniu dzisiejszym przedstawiono nam kolejne kandydatury osób po moskiewskiej szkole MGIMO jako kandydatów na ambasadorów wolnego państwa polskiego. Oburza mnie to jako posła, oburza mnie to jako byłą opozycjonistkę opozycji antykomunistycznej i uważam, że jest to dzień klęski naszego państwa, jeżeli my w wolnej Polsce w tyle lat po powołaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego wysyłamy na placówki dyplomatyczne politruków i oficerów moskiewskich szkół. To dowodzi zależności państwa polskiego od Rosji, która w mojej ocenie teraz jest większa niż kiedykolwiek. Szanowni Państwo, jak wygląda to odpolitycznienie i wprowadzanie zawodowych dyplomatów, fachowców do służby zagranicznej przez Platformę Obywatelską, przez Koalicję 13 grudnia? Oto wczoraj rozmawialiśmy o kandydatach na ambasadorów i tak oto kandydat na kierownika placówki, bo nie ambasadora, w stałym przedstawicielstwie przy Radzie Europy, dotychczasowy bezpartyjny fachowiec, wysoko oceniany, zostaje zastąpiony przez wieloletniego senatora Platformy Obywatelskiej, pana senatora Pocieja. Kolejny przykład, chyba najważniejszy, Waszyngton, zbierający znakomite oceny dyplomata, pan Marek Magierowski, pracujący wcześniej w Tel Awiwie, zostaje zastąpiony przez urzędującego polityka Bogdana Klicha. O tym jeszcze za chwilę. Dzisiaj omawialiśmy cztery placówki, czterech kandydatów na kierowników placówek i tak oto z tych czterech osób jedna to rzeczywiście zawodowy dyplomata, natomiast trzy pozostałe to osoby, dwie
które są absolwentami szkół sowieckich w Moskwie, do których to wyjechali jeszcze w czasie Związku Sowieckiego. A trzecia pani to pani, która, jeśli chodzi o działalność na rzecz spraw międzynarodowych, najdłużej pracowała w partii Platforma Obywatelska. Etatowa pracowniczka partii Platforma Obywatelska do dzisiaj. Przejrzeliśmy jej profil w mediach społecznościowych. Znana ona była z obrażania pana prezydenta Andrzeja Dudy czy parlamentarzystów opozycji wulgarnymi wpisami. Taki poziom kandydatów na szefów placówek prezentuje dzisiaj koalicja 13 grudnia. To jest właśnie to odpolitycznienie, to są właśnie ci fachowcy. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o placówkę w Waszyngtonie, zadaliśmy pytanie kandydatowi na szefa tej placówki, panu Bogdanowi Klichowi, o jego działalność w mediach społecznościowych, o jego obrażanie byłego prezydenta Donalda Trumpa. Nie wiemy, jak zakończy się batalia w Stanach Zjednoczonych o urząd prezydenta USA. 5 listopada się to wyjaśni, Amerykanie zadecydują, ale pytaliśmy pana Klicha, co jeśli wygra Donald Trump? Bo środowisko Platformy Obywatelskiej, ja bardzo mocno to podkreślam, to nie jest nasza opinia, tylko Platformy, przedstawia Donalda Trumpa jako osobę emocjonalną, mściwą, zawistną, tak mówią politycy Platformy o prezydencie Trumpie. No więc zadaliśmy panu Klichowi pytanie, czy według niego, według opisów polityków Platformy, Donald Trump będzie chciał współpracować z takim szefem placówki, który go wcześniej obrażał w mediach społecznościowych. Na to Bogdan Klich napisał, znaczy podkreślił, że on już więcej nie będzie żadnego prezydenta Stanów Zjednoczonych obrażał w mediach społecznościowych. To była jego odpowiedź, a więc najprawdopodobniej nie rozumie on w ogóle istoty problemu. Tu nie chodzi o jego obrażanie, tylko chodzi o to, że jako szef placówki nie będzie on skuteczny, nie będzie on zapraszany i na tym straci po prostu Polska. Jesteśmy nominatami koalicji 13 grudnia zasmuceni i uważamy, że to są nominacje fatalnie rokujące na skuteczność polskiej polityki zagranicznej. Szanowni Państwo, jak już słyszeliście od pani i panów posłów, trwa systematyczne obniżanie rangi państwa polskiego na arenie międzynarodowej. Począwszy od tego, że już nie mamy ambasadorów na placówkach, tylko kierowników placówek, począwszy od tego, że osoby są to często osoby skompromitowane, osoby po moskiewskich szkołach, ale ja bym chciał się odnieść teraz do istotnego słowa. Tutaj mówiliśmy o Himalajach hipokryzji, czyli tym, że osoby profesjonalni zawodowcy, którzy potrafią funkcjonować na arenie międzynarodowej, są zastępowani działaczami stricte partyjnymi, ale też powiedzmy to wprost, jeszcze raz to powtórzę, pracownikiem partii, to do tego jeszcze dochodzi jedna kwestia. Mianowicie ja teraz sobie chciałbym zacytować tutaj może klasyka, który w ostatnim czasie też się dowiedzieliśmy, że został nagrany przez rosyjskich dowcipnisiów, jak on to powiedział, i rozmawiał z ukraińskim parlamentarzystą. Powiedzmy to wprost, zdradzał bardzo ważne, istotne kwestie związane z bezpieczeństwem Polski, Ukrainy, całej Europy. I teraz mam pytanie i zastanawiam się, czy ja tutaj trochę sparafrazuję, czy za takie działania powinien wywalić połowę swojej kancelarii, połowę swojego ministerstwa, czy powinien sam siebie? To jest zapytanie do pana ministra Sikorskiego. W kontekście tego wszystkiego, co się dzieje w ministerstwie, w kontekście tych działań, które działają destrukcyjnie na państwo polskie, jak i również bezpośrednio jego osoby i kwestii związanych z bezpieczeństwem naszego kraju. Szanowni Państwo, tak jak zostało tu przed chwilą powiedziane, trwa demolka polskiej służby zagranicznej. Obsadzane są kolejne
posady kierowników placówek przez osoby z nadania politycznego. Wczoraj na Komisji Spraw Zagranicznych przy braku akceptacji ze strony prezydenta, co zawsze było standardem, że najpierw prezydent wyrażał swoją akceptację dla danego kandydata, a dopiero w następnym etapie pojawia się taki kandydat na Komisji Spraw Zagranicznych. Wczoraj na tej komisji pojawiło się dwóch polityków Platformy Obywatelskiej, którzy mają się udać do dwóch kluczowych placówek. Z jednej strony do Waszyngtonu, z drugiej strony do Strasburga. Dzisiaj z kolei na Komisji Spraw Zagranicznych poza absolwentami moskiewskich szkół, którzy kształcili się w moskiewskiej szkole szpiegów, bo tak ona była nazywana w latach 80., 90., zaproponowano dzisiaj na kierownika placówki w jednym z najważniejszych państw europejskich, czyli w Hiszpanii, działaczkę partyjną Platformy Obywatelskiej. Działaczkę partyjną nie tylko mającą jakby swoje poglądy, każdy ma prawo do poglądów, każdy ma, cieszy się wolnością słowa, ale w sytuacji, w której taka działaczka partyjna ma być reprezentantką Rzeczypospolitej, a na jej mediach społecznościowych znajdujemy odbiegające znacząco od języka dyplomacji komentarze wyzywające posłów opozycji od pajaców, pokazujące memy z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej. Proszę mi powiedzieć, czy tak wygląda profesjonalna dyplomacja? Czy my tak chcemy reprezentować Rzeczpospolitą Polską w Królestwie Hiszpanii? Przecież nasi hiszpańscy sojusznicy, partnerzy z Unii Europejskiej pierwsze co zrobią, zobaczywszy kandydaturę, sprawdzą oczywiście media społecznościowe. Czy to buduje prestiż polskiej służby zagranicznej? Odwołuje się dobrych ambasadorów, często oczywiście nie będących może urzędnikami w MSZ-cie, często będących akademikami, profesorami. Ci ludzie są zwożeni w zasadzie na siłę z placówek dyplomatycznych po to, aby zrobić miejsce dla swoich koleżków, których pan minister Sikorski chce wysłać na placówkę. Tak jak to ma miejsce w Waszyngtonie. Tajemnicą Policzynela jest, że w Krakowie, z którego pochodzi pan minister Klich, doszło do pewnej niepisanej umowy politycznej, że dzisiejszy wiceprezydent miasta Krakowa za cenę poparcia pana Miszalskiego miał mieć obietnicę startu do Senatu po Bogdanie Klichu. Oczywiście może się to wydarzyć tylko wtedy, kiedy pan Bogdan Klich wyjedzie na placówkę. Więc szanowni państwo, za cenę pewnych układów wewnętrznych w Krakowie okazuje się, że cenę za to płaci obsada najważniejszej polskiej placówki dyplomatycznej, jaką jest ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie. W Waszyngtonie, do którego minister Sikorski wysyła Bogdana Klicha, który o Donaldzie Trumpie być może kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, tego nie wiemy, a być może nie, ale to Amerykanie zdecydują już niebawem. I nasz przyszły ambasador mówi o przyszłym, byłym, być może przyszłym polityku, prezydencie Stanów Zjednoczonych, że jest politykiem niezrównoważonym. Czy to buduje dobrą atmosferę do współpracy w dobie wojny, w dobie naszych koniecznych zabiegów o zwiększanie obecności amerykańskiej wojskowej tutaj w Europie Środkowej, w dobie konieczności zwiększania zakupów sprzętu wojskowego? Gdzie taki kierownik placówki, bo nie ambasador, będzie mógł być przyjęty w Białym Domu, bo nie sądzę, aby mógł rozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych, mając na koncie takie wypowiedzi. Dziękuję bardzo.